W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowany został memoriał Zbigniewa Sylwesiuka w piłce nożnej. Impreza była na tyle udana, że postanowiono ją kontynuować. Podczas tego memoriału wiele rozmów odbyłem, różnych historii fajnych się dowiedziałem od różnych uczestników. No i patrząc na to, jak ci ludzie, że tak powiem, uczestniczyli w tym wydarzeniu, ci ludzie, czyli cała ta historia kotwicy, tak? No to postanowiłem, że musimy to kontynuować, tak? Trochę w innej formie. Memoriał poświęcony będzie pamięci nie tylko Zbigniewa Sylwesiuka, ale będzie też drużyna Zbigniewa Ćwirki, Mariusza Franaszka oraz Ryszarda Musiałowskiego. Będzie to formuła turnieju czterech zespołów, który każdy będzie reprezentował jakąś, powiedzmy, osobę. Gospodarzem turnieju będzie drużyna Sylwka, tak? Czyli drużyna, którą, że tak powiem, będzie reprezentowała mojego tatę. Będzie też drużyna Zbigniewa Ćwirki, drużyna Mariusza Franaszka i drużyna pana Rysia Musiałowskiego. Drużynę Zbigniewa Ćwirki tworzyć będą przede wszystkim piłkarze, trenerzy i działacze Akademii Piłkarskiej. I w naszej drużynie, w drużynie Zbyszka, zagrają i wychowankowie trenera, zawodnicy Kotwicy Kołobrzeg byli, którzy mieli okazję współpracować też z trenerem Zbyszkiem, nasi trenerzy i rodzice, którzy byli zawsze blisko trenera, kiedy trenował ich dzieci. Zawody będą miały charakter towarzyski, ale uczestnicy już zapowiadają, że emocji nie zabraknie. Ambicje sportowe zostają w człowieku niezależnie, czy się ma 18 lat, czy troszkę więcej. Także tutaj z naszej strony, jeżeli chodzi o rywalizację na boisku, nie zamierzamy nikomu odpuszczać, tym bardziej młodszym. Memoriał Zbigniewa Sylwesiuka odbędzie się 4 sierpnia na Stadionie Miejskim o 16:00.